Na kłodzkim rynku, jak co roku na początku grudnia, dla mieszkańców i turystów czekają stragany ze świątecznymi gadżetami, zorganizowane w ramach jarmarku adwentowego. My oferujemy grzane wino, będzie również można napić się grzanego piwa, do tego można zjeść gorący oscypek, kołacz węgierski, takie pyszne ciasto. Możemy również tutaj nabyć produkty leśne, czyli to wszystko, co oferuje las, ale mamy również pszczoły, czyli miody. Oprócz tego wyroby z drewna, ogromne, wielkie lizaki i pierniki. Mamy również bombki, ręcznie robione stroiki świąteczne, ale ciekawostka, czego jeszcze prawdopodobnie w Kłodzku nie było, skarpetki z wydrukowanym imieniem. Aczkolwiek oczywiście jarmark to nie tylko możliwość zakupienia pewnych rzeczy związanych ze świętami bardziej czy mniej, ale tutaj Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wychodzi również z taką ofertą artystyczną, zabaw, animacji dla dzieci. Przykładem tego jest dzisiejsza impreza. Imprezę otworzył burmistrz Kłodzka Michał Piszko, który przybyłym mieszkańcom z okazji zbliżających się świąt bożonarodzeniowych złożył życzenia. Chciałem złożyć wszystkim mieszkańcom szczęśliwych, zdrowych, pogodnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym, przyjemnej atmosferze. W trakcie trwania jarmarku uroczyście uruchomiono iluminację szopki bożonarodzeniowej. Studio piosenki Jak to chce Marka Murawskiego przygotowało część artystyczną, a wszystkie przybyłe dzieci zaproszono do robienia kolorowego łańcucha na choinkę. A dzieci z niecierpliwością oczekiwały na przybycie świętego Mikołaja. Jak ty wyobrażasz sobie świętego Mikołaja? Jak on wygląda? No mamy religię, pani ma parę zdjęć, nie wiem. Czy wierzysz w świętego Mikołaja? A jak on wygląda? Ma taką czerwoną tu czapkę, a tam pomponik. I co on ze sobą przynosi dla dzieci? Prezenty. A jaki ty byś chciała dostać? Taki domek. Długą brodę i jest gruby. Że ma czerwone ubrania i czarne buty. I co on przynosi dla dzieci? Prezenty. A jaki wy chciałybyście dostać prezent? Narty. Deskorolkę. Wraz z prawdziwym świętym Mikołajem pojawił się jego polityczny przebieraniec, który nie zgadza się z rządami obecnego burmistrza. Jednak nie zakłóciło to radosnego dnia i spotkania Mikołaja z dziećmi. Mikołaj, jak dobrze wiecie, jest święty. Ma różne tajemnice, moce, ale ma też, nie ukrywam, swoich pomocników. A no właśnie, były tutaj mowa o elfach i śnieżynkach. Tam widzę dwie śnieżynki już przygotowane też pod namiotem przy pomocy Mikołaja. Włączyła się też również w nasze działania Fundacja Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka pod kierunkiem pana prezesa Damiana Ślaka. Będzie fajny moment, będzie losowanie cennych nagród, które fundacja rozlosuje wśród tych, którzy wspomagali właśnie swoim groszem tę fundację. Jarmark potrwa do 10 grudnia i tu przy okazji chciałem powiedzieć, że nie tylko dzisiejsza impreza. W sobotę na przykład będą pokazy kulinarne, a w niedzielę zapraszamy wszystkich mieszkańców na taką wspólną, nie chcę powiedzieć wigilię, takie spotkanie przedświąteczne, gdzie też będą występy artystyczne, będą quizy, konkursy dla dorosłych tym razem, ale również i barszczyk, i pierożki, także wszystkich serdecznie zapraszamy na zakończenie z kolei jarmarku, czyli 10 grudnia.